Jego myśli, uczucia i zamiary. Zobaczmy, kochani, co pokaże ta aktualizacja wróżby. Oczywiście wróżę z kart Tarota. Talia, Tarot Światła i Cieni. Witam serdecznie, kochani subskrybenci. I nowi widzowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I bardzo Was proszę o komentarze, o lajki z kciuczkiem w górę i wszystkich nowych o nowe subskrypcje. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, byście dostawali codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich premierkach z wróżbami kolektywnymi dla Was. Zapraszam serdecznie. Zapraszam, kochani, również na wróżby indywidualne, które robię za pomocą kart Tarota, Lenormanda, kart cygańskich. Zapraszam serdecznie. Wtedy są wróżby oczywiście dokładniejsze, ponieważ są robione na podstawie Waszej daty urodzenia, Waszych zdjęć, Waszych konkretnych problemów, pytań do kart. Także zapraszam, napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. I wtedy ja odpiszę Wam oczywiście, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Czyli zapraszam Was serdecznie. Oczywiście zapraszam Was też do odwiedzania mojego kanału codziennie. Dobrze, kochani, zobaczmy dzisiaj wróżby. Jego myśli, uczucia i zamiary. Pomyślcie sobie teraz o Waszej osobie ukochanej. I zobaczmy jego myśli. Jakie są jego myśli? Ups, już mi wyskoczyły. Jakie są jego uczucia? 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 I jakie są jego zamiary. Jakie są jego zamiary? Dobrze. Więc zaczynamy. On jest na pewno singlem i tutaj być może jest to nawet znak panny. Czyli żywioł ziemski. On myśli tutaj, szuka drogi, być może, nie wiem, na Wasze problemy lub na rozwiązanie jakichś problemów lub szuka drogi do Ciebie, szuka oświecenia, pomysłu, strategii działania, szuka tutaj jakiegoś rozwiązania spraw, myśli, tak? Myśli, rozumem, widzicie, czeka też na jakąś nadzieję, na światło w tunelu, na słońce, na dobry czas i myśli po prostu intensywnie. Dobrze, więc jego myśli, właśnie jakie są, o czym myśli, tak siedząc jako pustelnik, tak? Myśli o tym, że tutaj należy się zdecydować, ponieważ może być wielu konkurentów i on chce tutaj zawalczyć o ten związek, o tą relację, o tą znajomość i podziwia Ciebie, jest pełen podziwu dla Ciebie, dla Twojej być może urody, osobowości, charakteru, komunikacji, no po prostu dla Twoich cech, może charakteru, osobowości i tak dalej. Ale myśli tutaj być może, że jest więcej konkurentów
Lub nawet on ma więcej konkurentów, konkurentek. Tak? Ma więcej do wyboru. Karta piątki, no też uwaga, bo to jest taka dziwna zbitka. Piątka buław i rycerz mieczy. Taka jakbyś, jakby trochę agresywna, kłótliwa atmosfera. Być może on chce bardzo tutaj tak nachalnie, powiedzmy, zawalczyć o tą relację. Może jest porywczy z charakteru wręcz. Pięć buław to konflikt i rywalizacja. Może jest zazdrosny, myśli, że ma rywali, że masz innych adoratorów, adoratorki, że on musi tutaj szybko zawalczyć o tą relację, by być pierwszy, tak? Chce pędzić jakby. I tutaj podziwia Ciebie, myśli, że będziecie dobrze ze sobą, może kooperować. I chce tutaj, widzę, jako rycerz zawalczyć. No, jego myśli są, powiedzmy, takie burzliwe. Nie wiem, czy przepełnione jakimś lękiem, zazdrością, czy jakąś złością wręcz, ponieważ ta zbitka piątka buław i rycerz mieczy, tak? Rycerz mieczy to raczej taki facet furiat, agresywny wręcz, który broni w to, co wierzy, idealista, zimny dyskutant, który lubi akcję, który jest aktywny, energiczny, który idzie do boju, tak? Jest odważny. Więc tutaj jakby on chciał zawalczyć, myśli o tym, jak zawalczyć o ten związek, o tę relację, o tą znajomość, ponieważ może być tutaj więcej konkurentów, czego on się być może nawet tutaj obawia. W jego uczuciach jest też taka napalczywość, taka bardzo duża energiczność, napalenie, wręcz furiat, furiacka taka atmosfera, ponieważ tu jest rydwan, jest paś buław i jest siła, kochani. Czyli powiedziałabym, jest to osoba młodsza od Was lub taka młoda duchem, zabawna, nie wiem, młodzieżowa, witalna, która tutaj też, no powiedzmy, lubi seks, szuka skoku w bok, szuka być może afery seksualnej, szuka tutaj kobiety, no przede wszystkim atrakcyjnej na seks, a podobacie mu się. No tutaj jest taka karta rydwanu, która, rydwan to oczywiście też podróż, spotkanie, tak? On chce tutaj, wyrywa się wręcz, żeby się spotkać, żeby się zobaczyć, ale paś buław, taka energia lekka, lekkomyślna, zabawna, frywolna, seksualna plus rydwan, no to plus siła jeszcze, no to są już takie bardzo mocno seksualne, powierzchowne karty. Być może on spotkać się chce z Wami i zobaczyć, w którą stronę to może pójść, tak? Bo jest tutaj mnóstwo ognia, będzie chemia, będzie taka seksualność, magiczność, przyciąganie, będziecie się sobie podobać, będziecie atrakcyjni i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, czy pojedzie, czy rozwinie się to w prawo, czy w lewo, czy pójdzie to w stronę tylko seksu i afery, czy pójdzie to w stronę jakiejś poważniejszej relacji. No ale tutaj on jako młodszy chłopak, który się tutaj bawi, podskakuje, gwiżdży, wytańcuje, tańcuje, bawi się tutaj tą buławą, to raczej on poszukuje fraszki, graszki, zabawy. Także uwaga, oczywiście, no oczywiście, no chyba, że wyszukacie też afery seksualnej, przyjaźni plus i tak dalej, ale tutaj jest bardzo dużo seksu. To znaczy nie powiedziałabym, że tu jest miłość, tylko powiedziałabym, że tutaj jest rzeczywiście gorący, szybki, taki napalony seks, tak? To jest jakby takie tutaj pierwsze, które się nasuwa. Co on zamierza? Tak jakby tutaj on był jakiś, nie wiem, w tej chwili smutny, dziewiątka mieczy to zmartwienia, smutki, negatywne podejście, troski, rozczarowanie, być może źle śpi, być może ma takie stany załamania czy depresyjne wręcz i chciałby tutaj miłości. Chciałby, żeby być może ten związek tutaj, który być może chciałby on zacząć troszeczkę od takiej seksualnej energii, żeby się przerodził tutaj
w jakąś piękną emocję, tak? W jakieś piękne emocje, w jakąś jedność w dwuistości, czyli ta energia męsko-damska, żeby się stała jednością. I chciałby rzeczywiście tutaj jako cesarz wierzyć w to, że wszelkie trudności, jakieś nieporozumienia rozwiążą się i że będzie tutaj dobrze między wami, czy nawet kapłan, papież mówi o ślubie, zaręczynach, o sformalizowaniu związku, o związku oficjalnym i po pokonaniu wszystkich tutaj tych schodów, czyli pokonanie tych wszystkich przeszkód, tak, trudności. I tutaj na końcu tej drogi macie słońce, światło w tunelu, czyli nadzieję, że coś się rzeczywiście tutaj przemieni w miłość, kolor różowy, tak? Czyli w miłość, w romantyczność, w związek. Czyli być może, że tutaj chciałby rzeczywiście poprzez seks, tą taką energię seksualną, a będzie w Was tutaj ta chemia, to chciałby, żeby to się rozwinęło właśnie w jakiś piękny tutaj związek uczuciowy, romantyczny, miłosny. I nawet nie wyklucza ślubu czy zaręczyn, tak? Także taki rozwój, ale jakby początek może chce tutaj zainicjować jakiś seks. Także uwaga, on myśli może, że macie dużo konkurentów. Obawia się konkurentów i chce zawalczyć, tak? Ponieważ Was podziwia. Celem jego jest rzeczywiście stabilna jakaś relacja, tak? Sformalizowana, oficjalna. Jest smutny, ponieważ coś może przeżył, czy coś się zakończyło u niego. Chce pędzić, gnać i jechać na spotkanie, spotkać się, chce tutaj wykazać się być może dużym ogniem seksualnym, by Wam być może no, jako mężczyzna zaimponować lub jako kobieta zakokietować, poflirtować. Tutaj taka energia się pokazuje. Zobaczmy, co chce Wam powiedzieć jeszcze ta osoba. Hingabe, czyli oddanie. Oddanie się całkowicie tej drugiej osobie. Lass los und alles wird gut werden. Czyli puść wszystko i będzie wszystko dobrze. Czyli puść wszystko to, co stare, puść wszystko to, co niedobre, co bolesne, co obarczające, co obciążające, frustrujące. I zobaczysz, że wszystko będzie dobrze, wszystko rozwinie się wspaniale, pozytywnie. Ale puść te troski, puść te żale, puść te wszystkie po prostu no, jakieś być może miłosne, negatywne przeżycia i negatywne myśli. Zobaczmy jeszcze, co pokażą nam karty Lenormanda. Co jest ważne dla tej relacji? 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 Powiedzcie karty, co jest ważne dla tej relacji? Tutaj były jakieś straty, znaczy on pewnie ma straty lub ty masz straty. Straty w miłości, lęki, lęki też są lęki. I tutaj będą jakieś wiadomości, czyli wiadomości, komunikacja są ważne. I tutaj tęsknota, tęsknota, pisanie wieczorem, księżyc, czyli tęsknota, pisanie wieczorem, wieczorową porą lub nocą. I słuchajcie, pisanie, listy miłosne, wiadomości miłosne. I tutaj jakieś lęki, straty, które on ma. Być może ma lęki, że ciebie straci. Ponieważ tutaj też jest ten lęk, że są konkurenci, inni adoratorzy i chce tutaj biec i walczyć. Tak?
Także tutaj ma jakieś lęki, że Ciebie straci, czy lęki po jakichś innych stratach, wcześniejszych związkach, relacjach. I tutaj on chce pisać miłosne listy, tak? Czyli pisać miłosne, no nie wiem, wiadomości, wysyłać miłosne wieczorową i nocną porą. No i się spotkać. Tutaj też było spotkanie, tak? I być może chce zacząć troszeczkę od seksu tą relację. Czy zacząć, czy odnowić. Także, kochani, hingabę, oddajcie się, zostawcie to, co było, to, co bolesne, to, co złe, negatywne i wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie jeszcze dobrze. Na co uważać w tej relacji? Może zapytajmy karty cygańskie, tak dołożę. Na co uważać w tej relacji? Na co uważać w tej relacji? Na co uważać w tej relacji? Na co mam 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 uważać w tej relacji? Geliebte, wow, lawa, amant. Słuchajcie, na co mam uważać w tej relacji? Na tego amanta, ponieważ może jest jakiś flirtowny, może jest jakiś taki romansowy, niewierny, może tylko chce seksu, może na co mam uważać, było pytanie w tej relacji. Mam uważać na tego mężczyznę, czyli na naszą osobę ukochaną, o której tutaj właśnie pytamy. Na nią mam uważać. Na nią mam uważać, ponieważ ta osoba... Ta osoba po prostu może jest jakaś romansowa. Trzeba się przyglądnąć tej osobie najpierw, tak? Czy nie chce tylko jakiegoś zwykłego tej seksu, romansu. Tylko i wyłącznie seksu. Także uważajcie, przypatrzcie się, obserwujcie. Zobaczcie, czy to chodzi tylko o seks, czy chodzi naprawdę o tutaj te zamiary, czyli papież, czyli oficjalny związek, tak? Życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia w miłości. I zapraszam oczywiście na mój kanał. Zapraszam do komentowania, do lajkowania. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia. Już wkrótce.